Sięgamy dzisiaj po Ewangelię według świętego Jana i w 11 rozdziale tejże Ewangelii przeczytamy kilka wersetów od 45 zaczynając. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie. Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A nie mówił tego sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia naradzali się, jakby go zabić. Najpierw przyjrzyjmy się dwóm skrajnościom, które spinają całą tę historię przedziwną klamrą. Otóż, kiedy rozpoczynaliśmy czytanie tego fragmentu i czytaliśmy, że wielu Żydów zobaczyło, czego dokonał Jezus i uwierzyło w Niego, to mowa jest o tym, co Jezus uczynił z Łazarzem. Ci Żydzi byli świadkami, jak Jezus powołał Łazarza ze śmierci do życia. Jeśli mielibyśmy w jakikolwiek sposób kategoryzować cuda Jezusa, to niewątpliwie ten cud był najbardziej niezwykłym i robił wręcz piorunujące wrażenie i na przyjaciołach Jezusa, i na wrogach Jezusa. Cokolwiek myślelibyśmy o działalności Jezusa, to powołanie do życia kogoś, kto już czwarty dzień leży w grobie, no jest niepojęte i niezrozumiałe. Tego w żaden sposób nie da się wyjaśnić. To nie jest oczywiście pierwsza i jedyna osoba, którą Jezus powołał do życia z martwych, ale było to bardzo spektakularne, ponieważ ten człowiek już leżał od paru dni w grobie. I nawet jego siostry mówiły: Panie, on już cuchnie, już nie warto się nim zajmować. Żydzi zobaczyli to, uwierzyli w Niego. I część z nich udała się do Jerozolimy, do faryzeuszów. Należy sądzić, że byli to jacyś znaczniejsi, jeśli chodzi o miejsce w społeczeństwie. Żydzi, faryzeusze, uczeni w piśmie, starsi ludu. I opowiedzieli całą historię Sanhedrynowi. Jak mówiliśmy, ta historia spięta jest pewną klamrą. A więc z jednej strony widzimy ten niesamowity cud, a ta historia kończy się stwierdzeniem prostym i niezwykłym. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Jeśli przyjrzymy się tym dwóm wydarzeniom, z jednej strony cud, którego Jezus dokonuje, niepojęty, niezrozumiały, rzucający na kolana, a z drugiej strony decyzja, którą podejmują starsi Izraela, aby go zabić, to zadajemy pytanie, gdzie tu sens, gdzie logika? Jak to zabić? Jak to zniszczyć? Kogoś, kto dokonał takiego cudu? Kogoś, kto okazał się kimś tak niezwykłym? Jak to zabić?
To, co wydaje się absolutnie nielogiczne z punktu widzenia człowieka, który uczciwie przygląda się całej sytuacji, wcale tak nie wygląda z punktu widzenia ludzi, którzy poczuli się o dziwo zagrożeni. Bo oto arcykapłani i faryzeusze na Radzie Najwyższej mówili tak: człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. Czy nie mieli racji? Myślę, że trochę przesadzili, bo zapewne nie wszyscy by w niego uwierzyli. Ale co oni tak naprawdę powiedzieli? Oni powiedzieli: stracimy nasze wpływy. Niewiele będziemy mieli do powiedzenia. Zostanie nam niewielka grupa ludzi, którymi będziemy dysponowali i na których będziemy mieli wpływ. Ale większość narodu uwierzy w Jezusa i to pewnie była prawda. I większość narodu pójdzie za Nim. A więc pojawia się pierwsza istotna przyczyna, dla której Jezus musiał umrzeć. Co było tą przyczyną? O, jak to brzmi kolokwialnie. Zazdrość. Zazdrość. Ci ludzie po prostu zazdrościli Jezusowi. Zazdrościli Mu wszystkiego. Oni przez lata nie uzyskali w narodzie nic. Ludzie przychodzili do świątyni, składali ofiary, składali opłaty świątynne. Wszystko działo się jak zawsze. Ale nie było w tym żadnej miłości, żadnego oddania. Po prostu jak to religia. Tak jak dzisiaj, na przykład w kościele rzymskokatolickim. Czy ludzie kochają księży? Nie, ale chodzą, płacą im, wykonują różnego rodzaju czynności religijne. Jak zawsze. Tak jak robił to ojciec, dziadek, pradziadek. Tak tłumaczą to sami sobie. Tak było wtedy. Jezus, który pojawił się, przecież minęło około 3 lat dopiero, kiedy publicznie działał, wszystko to rozbił w puch. Pokazał, że jeżeli ludziom się rzeczywiście zaoferuje prawdziwego Boga, jeżeli ludzie naprawdę zaczną poznawać Boga, to religia im nie będzie potrzebna. I oni to świetnie zrozumieli. Wyciągnęli taki wniosek. Jeżeli wszyscy wierzą w Jezusa, to przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Myślę, że nie było to absolutnie prawdziwe. Dosyć naciągany wniosek. Dlatego, że wiemy, że nie tylko przecież nawracali się Żydzi, nawracali się też poganie. W tym nawracali się żołnierze rzymscy. A więc najprawdopodobniej, jeśli już miałoby to trwać jeszcze wiele lat, to sądzić należałoby, że nawróciłoby się wielu Żydów i wielu Rzymian. No tudzież wielu Greków i wielu innych ludzi z różnych innych narodowości. Co zresztą stało się, ale później w wyniku działalności apostołów. A więc troszeczkę sztucznie, można powiedzieć, klepali się po plecach, mówiąc: musimy coś z tym zrobić. Ale zazdrość i fakt, iż tracą wpływy, no to była prawda, jak najbardziej. Prawda o nich samych. Pośród nich był arcykapłan. Oni się zmieniali. W tym konkretnym roku arcykapłanem był niejaki Kajfasz. I on stwierdził tak: lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały ten lud zginął. I słusznie Biblia mówi, że ten człowiek, biorąc pod uwagę urząd, jaki sprawował, prorokował. Chociaż on na pewno nie zdawał sobie z tego sprawy. On niechcący wyznał publicznie i głośno wolę samego Ojca, wolę samego Boga, któremu przecież niby służył. I wiemy, że
ostatecznie zaczęli knuć, jakby Jezusa zabić. Taka była ich decyzja. Zazdrość, strach przed utratą wpływów, sztuczny lęk przed tym, co mogą zrobić Rzymianie, jak zareagują na tę religijną zmianę, bo tak to widzieli. Przenieśmy się do... A może jeszcze o jednej rzeczy powiedzmy, która jest niezwykle istotna. A mianowicie czasami się usprawiedliwia Sanhedryn, że on tak nie do końca wiedział, co robi. Nieprawda. Żydzi doskonale wiedzieli, jaką podejmują decyzję i doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus jest człowiekiem, któremu nie mogą udowodnić żadnej winy. Pozbierajmy to wszystko razem. Człowiek, któremu nie da się udowodnić żadnej winy. Nie ma takiego człowieka. Taki jest tylko Bóg. Taki jest tylko Bóg. A przed chwilą ten człowiek powołał ze śmierci, po kilkudniowej śmierci już, człowieka do życia. Każdy logicznie myślący człowiek, także znawca zakonu, nie miałby wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Oni wiedzieli, że mordują własnego Mesjasza, więc wszelkie usprawiedliwienia Żydów dzisiaj, że zobaczymy, co to się stanie, jak przyjdzie Mesjasz, że na pewno Jezus nigdy nie był Mesjaszem, to są oczywiście bzdury. I część Żydów oczywiście w zacieczewieniu to powtarza, ale jest grupa Żydów, którzy nie uwierzyli w Jezusa, ale którzy zdają sobie sprawę, że nie mają argumentów, aby w Niego nie uwierzyć. Nie wierzą, bo nie chcą. Ale to nie jest argument, to jest decyzja. Więc Żydzi 2000 lat temu, podejmując decyzję o uśmierceniu Jezusa Chrystusa, wiedzieli, że zabijają swojego Mesjasza i nic nie usprawiedliwi. Nic nie usprawiedliwi tego, co zrobili. I nie da się też usprawiedliwić nieznajomością rzeczy, bo to jest nieprawda. Jeszcze na koniec przeskoczmy do czasów dzisiejszych. Czy ten mechanizm działa także i dzisiaj? Oczywiście, że tak. Jeżeli w jakimkolwiek zborze, mówię o Polsce w tej chwili, czy o Polakach bardziej, bo za granicą to działa tak samo, a nawet jeszcze ostrzej, sam się o tym przekonałem. Jeżeli w Polsce, czy w polskim zborze pojawi się człowiek, o którym można powiedzieć, że wyraźnie góruje nad pozostałymi, nie swoją pychą, nie swoim zachowaniem, ale takim namaszczeniem, które pochodzi od Boga, to jedyna rzecz, jaka go spotyka, to decyzja niektórych przynajmniej, jakby go zabić, jakby go zniszczyć. Podobnie reagują pastorzy z różnych innych zborów, którzy czują się zagrożeni. Jeżeli pozwolimy temu człowiekowi działać, jeżeli pozwolimy temu człowiekowi głosić, to wszyscy mu uwierzą, wszyscy za nim pójdą. I co nam zostanie? Puste krzesła w naszych zborach. Więc knują. Knują, żeby zniszczyć, a nawet zabić takiego człowieka. Niczego nie wymyślam, moi kochani, niestety. To, co mówię, jest nie tylko prawdziwe, ale jest nawet udowodnione. Czy można usprawiedliwić takie działanie? A czym? Nie ma usprawiedliwienia. Jeżeli ktoś oczywiście grzeszy pychą, wynosi się ponad innych, to należy go doprowadzić do porządku i to sposobami, które Biblia jasno, klarownie przedstawia. Ale my nie mówimy o takim przypadku. Jezus nie wynosił się, nie pysznił się. Mówił prawdę. I tu mamy problem. Bo zwykle, kiedy się pojawi właśnie człowiek,
który zaczyna głosić prawdę. Nie jakąś rozmiękczoną ewangelikę, nie jakieś pozostałości po kawie, po herbacie, ale podaje prawdziwą kawę, prawdziwą herbatę. Nie jakieś resztki z ciasta, ale serwuje całe torty. Mówiąc wprost, po prostu mówi Ewangelię taką, jaka ona jest. To często spotyka się z nienawiścią. Dlaczego? Dlatego, że ludzie w kościołach pragną tej prawdy. Pragną, żeby ktoś wreszcie zaczął głosić Ewangelię, która nie jest okradzioną Ewangelią. Nie jakieś tam gadanie, że Bóg kogo chce, to do czego chce powołuje i w związku z tym możemy mieć tak samo pastora, jak i pastorałkę. No bzdury kompletne. No nie możemy mieć, bo Biblia wyraźnie o tym mówi. Tylko w zaczadzonych głowach takie rzeczy się lęgną. Ale takich kwiatków w dzisiejszej nauce Kościoła jest taka masa, że trzeba po prostu kosiarkę, żeby to wszystko wykosić i żeby pojawiło się to, co powinno się pojawić. Po prostu zielona, świeżutka, soczysta trawa, aby ludzie w kościołach mieli co jeść. Oczywiście tym, który inspirował zamordowanie Jezusa, był diabeł. Tutaj mogę się nawet zgodzić z zwolennikami demonologii, że to jakiś demon religii za tym stał. Niech i tak będzie. Ale i dzisiaj ten sam demon stoi za tymi, którzy w imię religii, w imię obrony własnych interesów, interesików raczej należało powiedzieć, niszczą ludzi, których Bóg namaszcza i posyła tylko po to, żeby móc nadal być pastorami, żeby móc nadal nazywać się urzędującymi pastorami. Jeżeli ktoś odebrał moje słowa jako atak, to cóż mogę powiedzieć? Macham na to ręką. Mówię prawdę. Jeżeli słuchasz tego i buntujesz się, to znaczy, że mówię prawdę, bo widocznie sam brałeś udział w niszczeniu Bożych ludzi. Bo inaczej byś się nie denerwowało, bo nie byłoby żadnego powodu. Ale ludzie, pamiętajcie. Pamiętajcie, jaką cenę zapłacili Żydzi za to, co zrobili z Mesjaszem, swoim własnym Mesjaszem. I nie łudźcie się. Taką samą cenę zapłacą ci, którzy niszczą Bożych ludzi. Bóg jest Bogiem miłości, ale i sprawiedliwości. Jestem Mu wdzięczny za to, że jest Bogiem, który godzi miłość ze sprawiedliwością. Bo my ludzie często albo mówimy zbyt wiele o miłości, zapominając o sprawiedliwości, albo eksponujemy sprawiedliwość, zapominając właśnie o miłości. Ale Bóg w swojej doskonałości, w swojej mądrości i z miłosierdzia, jakie ma do człowieka, potrafi funkcjonować tak, jak On chce, a nie tak, jak my byśmy chcieli. On wszystko powołuje ze śmierci do życia. Nie bój się. Jeżeli słuchasz tego jako człowiek niewierzący, nie bój się. Upadnij na kolana i nieważne, jak bardzo śmierdzisz śmiercią, nieważne, jak bardzo śmierdzisz już trupem, Bóg powoła cię do nowego życia. I choćby wszyscy później przeciwko tobie się skrzyknęli i chcieli cię wręcz zabić, bo nie chcą, żebyś był inny, to ty możesz chodzić z podniesioną głową i dziękować Bogu za łaskę, którą ci uczynił, bo dał ci nowe życie w Jezusie Chrystusie. Amen.